Cześć, witajcie mordyczki w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj pierwszy drafcik z FIFA 20 i od razu jaki to był draft. W drugiej rundzie spotkałem się z profesjonalnym zawodnikiem z Portugalii, reprezentującym barwy Sportingu Lizbona, graczem o nicku Diogo, który w zeszłym roku w FIFA 19 był w najlepszej 32 graczy na świecie. Jak poszedł mi ten draft? W ogóle jak wyglądały moje spotkania? Przekonajcie się już sami i pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciukasa w górę na sam początek i życzę miłego oglądania. Normalną formację lecimy. 4, 2, 3, 1. Lecimy 4, 2, 3, 1 z rafciku. Dawać mi tu jakieś ikony. Albo Neymara na ławkę. Nie no, tak serio, to chyba weźmiemy Neymara na ławkę, no. Kto nam się potem trafi jeszcze na nominalnej pozycji. A na padzie... Chyba przed Steam Roberta. Frankie Lampard. Dobra, będę wpuszczał od razu Neymara w sumie. Nie, no ja gram na alternatywnych. Ale chodzi ci o te dodatkowe ustawienia, to domyślnie, nic nie zmieniałem. Wiem, że są te nowe setupy, jeśli chodzi o sterowanie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy warto coś tam zmieniać. Dobrze. Teraz już musi być full focus i wygrany draft. Musi być full focus i wygrany draft. Teraz nie ma innej opcji. Brawo. Ronaldo 1-0. Dane rozegranie z rzutu rożnego. I zaczynamy. Brawo! Piękna akcja! Dobre zagranie do Sona. Ajajaj, pięknie teraz Sonic. Bardzo ładna akcja. Chyba będzie RQ. Tak jest. Tak to ma wyglądać. Kurwa. No i cóż, zobaczmy kto czeka na nas w drugim meczu. SCP Diogo, okej. Okay. Okej, to chyba sobie pogramy z prosikiem teraz, o ile się nie mylę. No ta! Zagrałem sobie z takim dość dobrym gościem. Niestety będzie ciężko, no ale zobaczymy. Kurde, dobrze mnie przytrzymał tutaj w obronie. Ajajajajajajajaj! Było blisko teraz. Dobra, wchodzi Neymar. Oho. Ale on wyszedł w ogóle... Łatwo na sytuację sam na sam tym Sterlingiem, no sakra. No nie, możesz tak tutaj zajście dawać przepychać, chłopie. Dobrze, Kante. Ulala. Aż się próbował tylko kręcić i nic z tego nie dostał finalnie. Kisson! Brawo, brawo, brawo! Piękna akcja! Ze skrzydła. Idealnie. I dobry dragback. Balony! Ajajajajaj! Czemu nie przepuściłem tej piłki? Aja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 j
Doskonałe zagranie, teraz Neymar, 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 czy dorzuci? Neymar. Kante, Tendo. Dybali. Dybala, Dybala, Dybala. Tutaj walczy. Piłkę. Świetne zagranie. Neymar! Ajajajajaj, szkoda, że tak siłowo. Szkoda, 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 bo ciśniemy. Ciśniemy w tym meczu fajnie, naprawdę. Dobra, teraz zagranie. Ma spalonego. Jest, niestety. Odwiedzał sędzia. Zobaczymy, czy mamy jakieś zmiany. Robert! Lewandowski 2-0! Ależ teraz poszła ta akcja! I cieszynka Roberta. 2-0 z Diogo. Świetna wrzutka. Jeszcze teraz Ronaldo. Aaaa! Nie wyjdzie, nie wyjdzie. O! Udało mi się wyjść pod pressingu. Ale mamy cały czas piłkę. Doskonale. Ujejejejeje, jak gdyby też to Ronaldo strzelił. Ależ tutaj gramy kapitalne spotkanie z Diogo. No, naprawdę mega się podbudowałem tym meczem. O jest, to będzie koniec. 2-0. Muszę sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, bo pierwszy prosik FIFA 20 opykany. I to naprawdę wysoki kunszt. No karny! Jest penalty, oczywiście. Dobrze tam są poczarował. 1-0, Dybala. Pewnie. Son i 2-0. Lecimy pod finał. Ależ to teraz pięknie wygląda. Na razie bez straty bramki. Oj, uwaga. Teraz ładnie nas poklepał. Ta wrzutka, nie wiem jak ją zrobił, ale ciekawe, ciekawe. Tak jest! Robert Lewandowski! Ależ to jest super snajper! Drugi mecz z rzędu wchodzi, drugi mecz z rzędu podwyższa nasze prowadzenie. Tutaj przelawował bramkarza. Sonę! I Robert Lewandowski na 4-1. Pięknie, pięknie, pięknie to wygląda, naprawdę. Uda nam się go wygrać. Chociaż skład przeciwnika, Mane, Son, Hagi. No okej, okay. Wydaje mi się, że mam mocniejsze, asy w rękawie. Jest też forma, więc po prostu lecimy z finałem. Son, ależ petarda, brawo. Piękna akcja, Dybala tam podbił sobie piłkę. Piłkę nad obrońcą, czym spowodował zamęt w szeregach defensywnych i jest pierwsza brameczka, ale uwaga, bo przeciwnik może zrobić nam tutaj kick-offa. Dobrze, Dezajli. Pa do zera, Dybala, ależ tutaj zmieścił teraz tą finezją. Piękny gol, piękny gol. Ale mnie teraz poklepał. Bardzo ładne mikroruchy przeciwnika. Pięknie, Ronaldo, 3-1. Idealna klepka, idealne mikroruchy. Ależ teraz akcja solowa, Kante.
Kto by się po nim spodziewał, że potrafi tak uderzyć z dystansu, ale przede wszystkim tak okiwać przeciwników. I po krótkim słupku. Jestem mega zadowolony ze swojej gry w obronie. Co? Co? Ależ akcja! I tu będzie teraz Rage Quit! Cóż za akcja Sona, no! Kapitalna, kapitalna! Chyba będzie Rage Quit, bo tak strzelam, że po takiej stracie gola. Tak, no! Genialny Son, genialny draft, wygrywamy! Świetne 4 mecze w naszym wykonaniu. Teraz pytanie, jakie nagrody? Ale naprawdę kapitalny draft. Dawno nie zagrałem tak dobrej FIFA w ciągu właśnie tych 4 spotkań draftowych. Zobaczmy nagrody. O, mega paczka, złota paczka zawodników premium. No i co w tych paczuszkach dostaniemy? Najpierw może złotą paczkę zawodników premium otworzymy. Zobaczmy. Będzie na pewno karta rzadka, a oprócz tego... Ale bez walkoutu. Bez walkoutu. Polarów 82. Dobrze. No i mega paczuszka. Co w tej mega paczuszce? Ten drafcik nam się zwróci. Nic ciekawego, niestety. Demirbay 82. Szkoda. Natomiast na pewno te nagrody nie powinny przesłonić tego, jak fajne drafty, ten drafcik zagraliśmy, jak fajnie te mecze wyglądały. I oby w następnym drafcie nam się po prostu bardziej poszczęściło z paczkami. No i to by było na tyle. Draft udało się wygrać, ale jak widzicie, nagrody bardzo, bardzo przeciętne. Mam nadzieję, że w kolejnych draftach pójdzie mi znacznie lepiej, przynajmniej pod kątem samego dropa z paczek. Trzymajcie się i do zobaczenia.